11 listopada społeczność naszej gminy spotkała się na obchodach Święta Niepodległości. 101. rocznica najważniejszego święta dla ojczyzny. Święta Niepodległości. Szanowni Państwo, nie ma nic cenniejszego jak niepodległość. Kościół, różne inne stowarzyszenia, ludzie mądrzy prowadzili nas do tego momentu, do 1918 roku. Szanowni Państwo, te 101 lat nie było tak całkiem wolno. Tej wolności dopiero uczymy się dzisiaj. Tej wolności uczymy się codziennie. Piszemy na nowo naszą historię, naszego państwa. Ale czy to upoważnia kogokolwiek do tego, żeby zawłaszczać wolność innego człowieka? Kogokolwiek dzisiaj. Czy mamy prawo swoje wartości przedkładać na wartości innych ludzi? Czy możemy kimkolwiek jesteśmy, czy arcybiskupem, prezesem, wójtem, nie mamy, czy nawet prezydentem, nie mamy takiej władzy. Musimy szanować prawo. Musimy pamiętać o tym, że każdy człowiek jest ważny. Każdy człowiek wnosi do tego państwa swoją cząstkę. I o to będziemy musieli walczyć. I o to walczymy. Chcemy żyć w prawdzie, uczciwości i zgodzie. Tam, gdzie będziemy zawsze wspierać tych, którzy łączą, a nie dzielą. Którzy nie kłamią, nie oszukują. To jakimi wartościami będziemy pisać, myślę, naszą historię? Buduję wspólnie z samorządem, z Wami, tą naszą małą ojczyznę. Staram się ją budować nie tylko od strony wartości w szkołach, tutaj z ludźmi odpowiedzialnymi za to, żeby szkoła była wolna, żeby nikt nie przyjeżdżał i nie mówił, że to jest dobre, a to jest złe. Tego nie możecie. To my mamy o tym decydować. My, Polacy. I tak samo, czy budujemy halę, czy budujemy drogi, budujemy to wszystko dla nas, dla Polaków, dla Polski. Piszemy historię. Historię Polski, codzienną naszą pracę, codziennym naszym wyzwaniem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, odraz nie mnie wolność. Kocham i rozumiem wolności, odraz nie mnie. Z kamerą Flesza zajrzeliśmy do szkoły podstawowej w Pruszczu, gdzie odbywały się zajęcia profilaktyczne. W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Profilaktyki. W tym dniu wszystkie zajęcia poświęcone były temu, co robić, by zdrowo i bezpiecznie żyć. Unikać zagrożeń w postaci używek, agresji, przemocy i cyberprzemocy. Dowiedzieliśmy się też wiele o zasadach zdrowego odżywiania oraz o jego zaburzeniach, anoreksji i bulimii. Zajęcia były różnorodne i interesujące. Czekamy na więcej takich zajęć! W jesiennej scenerii spotkaliśmy się na koncercie Muzyka Barwami Jesieni Malowana w wykonaniu wokalistów Akademii Piosenki i Dziecięcego Studia Piosenki Dragoland. Grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszę. Wzruszających wrażeń dostarczyło nam widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez orkiestrę Dentum Koksir w Pruszczu pod batutą Tomasza Berenta.